Witam serdecznie, pozdrawiamy każdą dobrą mordę. A tak konkretnie to jedną kobietę, bo jest to Dorotka 2015. Znaczy tu jest jej nick. Ciężko to się mają, więc tego nie wypowiem. Co my dzisiaj robimy? Będziecie mieli rozsypane wyrazy. Te wyrazy będą pochodzić z jakiegoś wersu z piosenki. Są w losowej kolejności, a wy musicie ułożyć je w wers z piosenki. A gdy już to zrobicie, musicie odgadnąć, jaka to piosenka i kto to nawinął. Za ułożenie wersu dostajecie sobie jeden punkcik, jeden punkcik dostajecie za autora i jeden punkcik za kawałek. Biżuteria, skądś to kojarzę. Biżuteriera. A mamy sobie je poukładać jak chcemy, możemy? Tak, tak, układajcie sobie, kombinujcie. Okej, okay, dobra, to jest białas. No tak. Piłem, to... No to będzie pierwszy, no. Chyba. No. Mego psa? Tak. Nie! A może kupiłem mego psa, by bronił każdego przyjaciela biżuteriera. Psa. A może mego psa biżuteriera by bronił każdego przyjaciela? Nie, czekaj, coś z tym wersem jest nie tak. Nie, dobrze mówi, dobrze. Kupiłem mego psa biżuteriera, by bronił każdego przyjaciela. Tak? Tak, tak mi się wydaje. A ty, bo kupiłem psa mego biżuteriera. Nie, czekaj. Bez kitu, kupiłem psa mego biżuteriera, by bronił każdego przyjaciela. A to nie jest z karaluchów? Nie, nie z karaluchów, nie. Z jakiegoś SBM-u pewnie. Kupiłem psa mego biżuteriera, by bronił każdego przyjaciela. Coś z tym mego jest. Autor to jest białas. Autor to białas. No to jest oczywiście poprawne. Bo to jest tak, kupiłem psa, kupiłem świat. A nie, kurwa, THC. Wróbel, daj to głośno. No, myślisz, że to jest wróbel, daj głośno? A mi się wydaje, że jeszcze tak. Patrz, jakie są utwory w SBM-ie. Czekaj. Czemu się wydaje, że to jest doba hotelowa teraz? To może być, za karę nie, na pewno. Na pewno nie. Ej, bez kitu, no. Taka doba, no. No, dobra, czy jest to, jest to doba hotelowa? To jest wasza odpowiedź? Tak, tak. Oczywiście, że tak, bardzo dobrze. Dobra, ale czekaj, jak dokładnie ten wers? Teraz przeczytajcie mi wers. Czekaj, ale tak, nie, coś tu nie gra, z tym mego mi nie gra. Kupiłem psa. No dobra. Mego dziwnie mi nie pasuje w tym wersie, nie wiem dlaczego. Kurwa. Czekaj. Gdzie? Kupiłem psa. Biżuteriera. Każdego by bronił. By bronił. Każdego mego przyjaciela. O, chyba. Przeczytajcie jeszcze raz ostateczną wersję. Kupiłem psa biżuteriera, by bronił każdego mego przyjaciela. Dokładnie tak. Dobrze, Bóg, Bóg, młody Bóg. Kupiłem psa biżuteriera, by bronił każdego mego przyjaciela. Kupiłem świat, jutro sprzedam. Rolo, t-shirt, koko, siano, to, polo, jak. Co to jest? Nie, to jest o mamale! O mamale, jointy pale, zwrotem stale, leje kurwa Belvedere. No to jest to, co on tak wymienia i potem jest coś tam jak George Bush. No, znaczy, no możemy powiedzieć, par. Artysta. Jak Polo, par. Jak tak mówimy? No. Słyszysz, Danielson? Pola, dobrze, to masny Ben. A mówimy o mamale? Czy nie wiem, jak to jest utwór, ale... Par. Nie, no. Jak karta to koko. Ja chyba o... Nie, ja bym dał też o mamale, co nie? To jest to? No chyba tak mi się nie da, że mam, ale tak jak nakierowałeś z tym George Bush potem. Znaczy no, bo, potem. No bo to jest to, jak polo to rolę, jak coś to siano, jak karta to koko. O mamale. No, to my mówimy, że o mamale, no. Tak? Mówimy? Tak mówimy. Jest. Ale co, to chodzi o ten z Freezem? I o mamale? Nie. Nie. Chodzi nam o MGNG i o Masny Ben, o mamale. Nie było takiego utworu. Jak a, zaraz. Było? Co? Belvedere. Tak, Belvedere, Boże. O mamale to było w starym tak, Masnym. Tak. I dlatego... Racja. Nie, no. To jest Belvedere, no. Okej, okay, i... Jak t-shirt to polo, jak siano to rolo, jak karta to koko. No dobra, może tak być. Chyba takie coś, bo wiesz, polo, rolo, koko. Bez kitu, a no. To się nie rymują ze sobą. Tylko pytanie, czy właśnie w takiej kolejności. Tak. Na pewno to jest w stanie. Jak t-shirt to polo, jak siano to rolo, ale to no będzie G. Może rolo byłoby wyżej, ale zobaczymy, no niech będzie tak jak jest. Dobra. No to macie złą kolejność niestety. A co, nie? Jednak było rolo na jak górze? Jak siano to rolo, jak t-shirt to polo, jak karta aj, to koko. No dobra, trudno, no co? Mówił, no niestety. Jak siano to rolo, jak t-shirt to polo, jak karta to koko. Ja lecę po swoje. Banshee tak krzyczy moja miała niunia w nocy. Banshee tak tylko krzyczy. Czekaj. Moja jak niunia w nocy, w? To jest z Icy chyba. Twoja niunia krzyczy tak jak Banshee. Ty. Czy to jak Iggy czy Żabson to nawinął? Jezu! A może obaj, bo oni się czasami byli w jednym rejsie, no. Ale to chyba na refrenie tylko, czy nie? Jedna osoba to nawinęła. Jedna. Tak jak Banshee. Moja niunia... Czekaj. Moja niunia...
Moja niunia tylko krzyczy w nocy tak jak Banshee. Moja niunia tylko krzyczy w nocy tak jak Banshee. Twoja niunia... To jest, A to jest Icy, tak? Tak, no. Tak. A to mówimy to jest Icy. Żabson and Iggy Icy. Ale kto to nawija? Kto to nawija? Nie. O, wiem! Amphis Bena. Nie. To nie jest nazwa duetu. Musisz powiedzieć, kto to nawija. Tak, tak, to jest Żabson. Żabson. Nie, jeszcze to ma powiązanie, no bo League of Legends, no. Mi się bardziej wydaje, że inaczej, bo Banshee to jest chyba jakiś tam stwór. No to co, Żabson, tak? Tak. Dobrze. Okej. Okay. IC też oczywiście. I chodzi o ten item z ligi. Nie chodzi chyba o item. No nie item chodzi nie krzyczy o item z ligi. Banshee tak, to jest stworzenie. Mitologicznego potwora Banshee. Moja niunia tylko krzyczy w nocy tak jak Banshee. Moja niunia krzyczy tylko w nocy tak jak Banshee. Czy to ułożenie zostawiamy, czy lekko podmieniamy, jak to leciało. Patrz, może być tak, no. A może być tak. Moja niunia tylko krzyczy w nocy tak jak Banshee. Moja niunia krzyczy tylko w nocy tak jak Banshee. Mi się wydaje, że to jakoś lepiej brzmi, nie wiem czemu. Moja niunia krzyczy tylko w nocy tak jak Banshee. Moja niunia tylko krzyczy... Nie, krzyczy tylko, no. Właśnie bardziej logicznie, jakoś no brzmi lepiej. Oj, wyciszenie telefonu się przyda. Ten wers chyba zostanie tak jak teraz złożyliśmy, tak z moją zmianką, czyli będzie moja niunia krzyczy tylko w nocy tak jak Banshee. Dobrze. Dobrze, mamy widzisz, to. Tym razem zmiana się udało. Moja niunia krzyczy tylko w nocy tak jak Banshee. Twoja niunia ciągnie tu po lodzie tak jak Husky. Lustrzew tylko pod chcą mi miłości i pod poduszką selfie. To jest jakieś kłębo albo plan B. Chcą tylko miłości pod poduszką, a w lustrze selfie. Selfie w lustrze, no to jest kłębo, to jest bogini bodajże. Nie, albo... A kurwa, a to jest jakieś kłębo, kurwa, 100%. Selfie w lustrze. Miłość pod poduszką. Chcą tylko i selfie w lustrze. To jest, tak, czekaj. Tak. Albo chcą tylko miłość pod poduszką i selfie w lustrze. Chcą miłość pod... Chcą tylko. Tak, chcą tylko mił... Czekaj. Nieźle. Selfie w lustrze i miłość pod poduszką. Tak, tylko nie pamiętam. To jest jakiś klebo. Chcą tylko selfie w lustrze i miłość pod poduszką. Tak, i potem tak wjeżdża tam ta dziewczyna i to jest z Candy. Nie wiem, czy mi to pasuje do Candy, ale to jak pasuje to uważasz... fest, bo bogini ale... jest ojebaniu, tak. Czyli jest to klebo na chwilę. Dobrze. Jest to klebo na chwilę. Na pewno Candy? No, a co niby? No dobra, jak tak uważasz, ja bym strzelał w tą bogini, ale to jest Candy. Źle. To jest bogini. To jest kawa i zanak. I oby skór, to było takie YouTube. Tak. To jest jakieś kłębo albo plan B. Ty ułożyłeś, to powiedz ten wers jak. Są tylko selfie, bo ja nie pamiętam tej... już pod poduszką i spać w mojej koszulce. I to jest dobrze. Popcząt. Chcą tylko selfie w lustrze i miłość pod poduszką i spać w mojej koszulce. Czemu tyle tu Orwell? A Kordian? Fajkiem? Czy to nie jest... Czekaj. Avie. Bo są ludzie mądrzy. A kto to jest Kordian? Kordian? A to był bohater książki. Dobrze. O tych to, że dziady? Tytule. Nie, Kordian to był dziadek Konrad. Tak. Jak Orwell miał... Orwell miał rację. Stoję sobie z Fajkiem, Orwell miał rację. To ja to skądś to kojarzę, kurde. Ten wers, Orwell miał rację. Śmierdzi mi tym delikatnie. Ja już się wyłączyłem, bo jak ja widzę słowo fajka, papieros, buch, coś tam, to mam tylko w głowie łajcio 2-1. Mój papieros! Tak, w ogóle taka ciekawka, już łajcio nie palił od dwóch miesięcy chyba. Kordian! Co? Nic. Co powiedzieć, rudy szybcior? Ale w ogóle bo zauważyłem, że... Informację łajcio dałeś szybką. Stoję sobie z fajkiem, jak Kordian na Mont Blanc. Orłem miał rację. Ale nie wiem o co... Już. Czy jest to tak Hemingway? Nie. Czy jest to Avi? Nie możesz dalej strzelać. Aha. Już przegraliście. A, już? No, o, nie, artystę. No. Źle powiedzieliście artystę. A. Czekaj, to sam wers? Przeczytaj. Stoję sobie z fajkiem jak Kordian na Mont Blanc. Orwell miał rację. Źle. A co? Najpierw jest Orwell miał rację i potem reszta. Naprawdę? Tak. Ale on duży mózg, nie mogę! Ale kto to w ogóle był? Jak wam powiem kto to zniesie od razu jaki utwór, więc... To możesz powiedzieć. No dobra, to powiem, to był Guzior. Jak Guzioro mało ostatnio słuchał. A, okej. Okay. Mały mózg. Kurwa, no to w głowie sobie lecę tekstem, znaczy tym jak on tam nawija, ale... Mówiła mi mama Mati, mówiła... No... Wi-Fi? Dobra, Wi-Fi. Dobrze. O! Bóg Viper! Orwell miał rację, stoję sobie z fajkiem jak Kordian na Mont Blanc monologu na
krawędzi bloku. Dobra, to jeszcze pytanie. Kto napisał Kordiana? Nie, no nie, nie, nie pytaj się, nie pytaj. No kto napisał? Nie pytaj się. No jak nie będziecie wiedzieć, to nie trafi do filmu. Historia napisała Kordiana. Ale weź, weź. Ale możesz zostawić. Nie, nie, nie będzie, nie będzie. Dobrze, dobrze, nie, dobra. Okej. Su... Subójskry. Można czy nie? Czekaj. A co? Subój! Moje pierwsze biuro to klatka schodowa, chyba. Tak pasuje. No, moje pierwsze biuro to klatka schodowa, ale... Albo klatka schodowa to moje pierwsze biuro. A kto to mógł nawinąć? Ty czekaj, kto to mógł nawinąć? Tylko pytanie właśnie, czy tak, czy... Klatka schodowa to... Ja moje... to kojarzę, ale czemu mam znowu Agwiego w głowie? To weź to cały czas sobie teraz słucham AMG. Nie kojarzę, ale pytanie, no czy tak nie. Zostawiamy te wers, czy na odwrót, czy ten moje podejmę... pierwsze biuro to klatka schodowa. No nie wiem, no może być, ja nic nawet nie mam w głowie. To nie, jest, no to cały... Daniel, czy to jest dobry wers? Moje pierwsze biuro to klatka schodowa? Źle. Moje pierwsze biuro to schodowa klatka. Kto to jest i jaki utwór? Nie mam pojęcia. Czekaj, a Paluch? Nie, to jest Malik. Co to za utwór? No. A możemy zgadnąć, czy nie? A w sensie w sumie nie wiem. Ja nie wiecie? Ja też nie wiem, szczerze. To ty. Jest oczywiście Sukcesu Cena. Moje pierwsze biuro to schodowa klatka. Pierwsze biznesy, nielegal transakcja. O! Patrzyliśmy inaczej, patrzyliśmy inaczej na gdyby co by wiedziały ziom patrzy nas. To na pewno musi być najpierw przeszliśmy. Proste. Przeszliśmy. Ha. Co? No właśnie. Czekaj, co? 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 Wiem. Co gdyby pan. Co gdyby wiedziały? Inaczej patrzyły. Gdyby wiedziały, co przeszliśmy. O wiem, no. Czekaj. No. Ja się wiem, że tutaj co. Inaczej patrzyły na nas. No. Gdyby wiedziały, co przeszliśmy, by ziom inaczej patrzyły na nas. Nie? Nie. Mi brakuje tak by słowa. Nie wiem. Ewentualnie ziom to jest taki wiesz, wiesz tam w tle. No właśnie mi to pracuje, bo ja bym dał, żeby było, gdyby wiedziały, co przeszliśmy, to by inaczej patrzyły na nas. Inaczej patrzyłyby ziom na nas. Bra. Gdyby wiedziały, co przeszliśmy, inaczej patrzyłyby ziom na nas. Nie, coś... A to nie jest Kiżabson? Gdyby wiedziały, co przeszliśmy, ziom inaczej patrzyłyby na nas? Tak, to jest to. Inaczej by patrzyły na nas? Gdyby wiedziały, co przeszliśmy ziom, inaczej patrzyłyby na nas. Co jest, a teraz to mi kiza śmierdzi. Czekaj, weź to jeszcze raz na mnie tym flow. Gdyby wiedziały, co przeszliśmy ziom, inaczej patrzyłyby na nas. Albo znaczyć wagę też. Czekaj. I no... Cicho. To jest obekę. Chłop się zgubiłem. No to może powiedzmy najpierw sam ten wers, bo to... No to powiedz. Gdyby wiedziały, co przeszliśmy ziom, inaczej by patrzyły na nas. Dobrze. Nie wiem, dla mnie to pasuje. Czekaj! Mam strzał. Czy to nie jest Zapson Księżniczki? Przypadkiem? Nie wiem. Tak, to jest to! Jest to Zapson! Dobrze. To było Księżniczki czy Księżniczka? Nie no, Księżniczki. Dobrze. Ooooo! Zesrałem się! No bo noże... Czarne! Majty! Bóg! Pięknie. Rudy Bóg! Gdyby wiedziały, co przeszliśmy ziom, inaczej by patrzyły na nas. Uwaga! Na... O, już wiem, co to za wers. Co? Jest to karaluchy. Białas. Dobrze. Kelner odchodzę na budyń. Często mówią na mnie. Często mówią na mnie kelner. Kelner. Daję budyń i odchodzę. Często mówią na mnie, kelner daje budyń i odchodzę. Dobrze. Proste. Karalucha. A go wcześniej było wspominane o karalucha i o biała. Często mówią na mnie, kelner daje budyń i odchodzę. Ciągle patrzysz mi na budyń. Wszędzie tylko winki. Już nie widzę ludzi. Nie. Wszędzie wokół tylko wilki. Wszędzie wokół tylko wilki. Już nie widzę ludzi. No, tylko nie wiem, co to było. Już nie widzę ludzi. Czekaj. Biał deśniak, postaw oczy, w kraju gdzie każdy kto jak zarobi. Posłuchaj, będę szedł tak długo jak mam nogi. To jest BDS. Nie. Jak to nie? Jak to nie? No nie! No już mogę powiedzieć, kto to jest. To jest Tako. Mogę tam chwilę, mam pomysł, patrz teraz. Że co, że na górze już nie widzę ludzi, wszędzie wokół tylko wilki?
No. Cześć, tak jak macie? A, już nie widzę ludzi, wszędzie tylko wokół wilki. Źle. Jak to źle? Okay. Nie, ja wiem, nie, patrz, Daniel. Jest... Już nie widzę ludzi wokół, wszędzie tylko wilki. Już nie widzę ludzi, tylko wszędzie wokół wilki. No całkowicie inaczej. No gramatycznie to jest najbardziej intuicyjne ułożenie. Ja nie wiem, czemu wy tak dziwnie kombinujecie. Bo to rap. Racja. Już nie widzę ludzi, tylko wszędzie wokół wilki. Piaźne się, no naprawdę to jest taki totalnie BDS vibe. Tylko ty polskiej młodzieży vibe. Dobra, zróbmy taki deal, Daniel. On strzela jeden utwór i ja strzelam jeden utwór. To jest dobre. Ale ty pierwszy. No ty dobra, pierwszy. Ale ty pierwszy. Ja dam każdy pomysł. Was powie i ja powiem ci, któryś jest dobrze wtedy. No to był Frudy. Dobra, niech to będzie... Chłopak nie płaszał. Nie wiem, nóż powiem. Źle! Co? To było 8 kobiet. Już nie widzę ludzi, tylko wszędzie wokół wilki. Pragnę żyć po śmierci, kiedy leci nowy lipi. Kto napisał Kordiana? Napiszcie w komentarzu. Kto dobrze odpowie, ten może wejść na mojego Instagrama. Ja dam serduszko. Ja mam dla was pytanie. Ile było odcinków, w których Rudy się nie reklamował? Dajcie znać w komentarzu. Zero, dobra. Ale jak moja IQ?